Sergiusz Grabowski, trener Polonii Chodzież. Panie trenerze, 6-1, pewne zwycięstwo pana drużyny, kolejna runda Pucharu Polski. Czym dla pana był ten mecz? Czym dla mnie był ten mecz? No to był kolejny mecz, wiadomo, tutaj jeżeli chodzi o rozgrywkowy, gramy Puchar Polski, którym chcemy wejść jak najwyżej. Także tutaj mieliśmy też do poprawy z ligi pewne elementy, gdzie tutaj w pierwszej połowie chcieliśmy się je realizować i ten mecz też był dla mnie jako trenera wyznacznikiem tego, żeby też jako w drugiej połowie zmienić troszeczkę system organizacji gry. Także był to też dobry, doskonały, można powiedzieć, mecz, w którym można było przetrenować pewne koncepcje. Z czego pan jest po tym meczu najbardziej zadowolony? Zwycięstwa. Zwycięstwa i awansu do następnego. Zwycięstwa i awansu, skuteczności w drugiej połowie, tak można powiedzieć, zdobycia 6 bramek. Tego, z tego na razie się cieszyć. A jakie wnioski wyciąga pan w kontekście meczów ligowych po tym meczu pucharowym? Tutaj no, będziemy pod analizę weźmiemy i ustawienie, wyprowadzenie, tam nie będę już coś zagłębiał, żeby nie mówić, z czym mamy problemy, a z czym nie. Także tutaj na pewno tutaj ta skuteczność też ma wielkie znaczenie, bo mamy z tym problem w ostatnich meczach, na co wyniki wskazują te remisowe. Dziękuję panie trenerze i życzę powodzenia. Dziękuję. Mikołaj Łosoś, Miki. No porażka 1-6, wysoka, ale pytanie jest takie, za wysoka, czy mimo wszystko adekwatne byli lepsi? No faktycznie byli lepsi, ale może adekwatne, mieli bardzo dużo sytuacji, jednak boli trochę, że 6-1, bo jak widać po pierwszej połowie wynik był całkiem inny i całkiem inaczej mogło się to potoczyć, gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje. No właśnie, po pierwszej połowie było 1-1 i wydawało się, że w drugiej połowie można zagrać lepiej. Już ta końcówka pierwszej połowy to zwiastowała, ale po bramce na 1-2 trochę wasza gra się posypała. Czy to w głowach bardziej się działo, czy jednak trochę w nogach skutki poprzednich meczów? No niestety wszyscy po straceniu bramki opuścili głowę, co nie było za dobrym wyjściem. Mogliśmy podnieść głowę, jednak powalczyć się 20 minut zostało. Nie skończyłoby się to wynikiem 6-1, może byśmy coś bardziej ograli. Jeszcze była taka szansa, pamiętam Kacper Palacz miał okazję strzelić bramkę, trafił prosto w bramkarza, poszła szybka akcja i następna bramka i to już chyba was kompletnie podłamało. To prawda. Rywal był lepszy, wykorzystał swoje sytuacje i ogrywali nas na każdym aspekcie piłkarskim. Ale czy było takie czucie różnicę dwóch klas rozgrywkowych między waszymi umiejętnościami a umiejętnościami piłkarzy Polonii? W pewnych aspektach tak, jednak czuliśmy, że mogliśmy powalczyć, ale jak widać nie wystarczyło. Czyli co, do roboty? No, nic nie robić, zdobywać 3 punkty i grać dalej. Powodzenia.